Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Dzień dobry, widzewie. To już. 9.30, 20 lutego 2021 rok. Dzień meczowy. Witamy Was w porannym programie. Dzień dobry, widzewie. Andrzej Klęba. I Adam Sadowiak. Nareszcie. Można powiedzieć. Wreszcie. No tak. Na życzenie niektórych kibiców jestem coraz rzadziej w Radiu Widzew. No, trochę żartuję, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to po prostu od teraz spadły na mnie podwójne obowiązki, bo żona poszła do pracy, także w tygodniu jestem niedostępny od rana, także no, tylko weekend. Witam Was serdecznie, dzień meczowy. Czekaliśmy, ile dni ktoś tam liczył? Adam, liczyłeś? Ile tam? Z 80, 90, 100? Ile tych dni czekamy na ten powrót do ligi? Nie liczyłem, ale myślę, że koło 82 coś mi się wydaje, ale nie jestem pewny. W 80 dni dookoła świata kiedyś był taki, jest taka książka całkiem sympatyczna. Wiecie co, no tak pomyślałem sobie, że a propos tego, że jest dzisiaj dzień meczowy, jest też konkurs na Radia Widzew, czyli do wygrania są karnety na B, C lub D. Przypominałem Wam o tym na Twitterze są szczegóły. To pogadamy sobie właśnie o tej wyjściowej jedenastce, jaką Wy widzicie. Ja już napisałem na Twitterze, a potem się zastanowiłem i tak trochę bym to chętnie zmienił. Ale zróbmy tak, że pójdziemy, Adam, sobie po prostu formacjami. Tutaj w niektórych pewnie nie ma żadnych wątpliwości, bo przygotowałem dla Was, słuchacze, takie krótkie podsumowanie, kto ile grał w Turcji. Tak? Myślę, że to też pokaże nam chyba drogę, którą pójdzie trener Dobi. Oczywiście zawsze jest ten ostatni tydzień, mikrocykl tygodniowy, mikrocykl meczowy, przed którym można, w którym jeszcze można dużo zmienić podobno, ale no, wydaje nam się, że raczej to Turcja była jednak takim elementem decydującym. Zaczniemy od bramkarzy, chociaż tutaj chyba Adam nie ma wątpliwości. Ja tylko przytoczę statystycznie. Miłosz Meczko 153 minuty, no, ale wiadomo, kontuzja. Konrad Reszka 52 minuty, zagrał w dwóch sparingach, no, wchodził na koniec, no, takie po pół godziny niecałe. No i Wrombel, wiadomo, pojechał do Turcji z kontuzją, ale w ostatnim sparingu wystąpił 65 minut. No i tylko to pytanie, Adam, czy nie za mało tych minut Jakub Wrombel spędził na boisku? No, malutko, ale wydaje mi się, że jednak to jest jedyne możliwe dzisiaj wyjście, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza. Wydaje mi się, że no fajnie, że Konrad grał, ja mu kibicuję i myślę, że wielu kibiców też to robi, bo jest wychowankiem klubu, po prostu jest w tym klubie od dziecka i myślę, że jest wśród naszych słuchaczy grupa ludzi, która chciałaby dzisiaj Konrada w bramce zobaczyć, ale wydaje mi się, że na 99% wyjdzie Jakub Wrombel. Ja myślę, że najbardziej chciałaby zobaczyć Katarzyna Reszka, wychodzącego Konrada. A nie dlatego, że są rodziną, bo nie są rodziną, jak już no, nam wyjaśniała, ale myślę, że chciałaby usłyszeć, jak speaker mówi w bramce Reszka, prawda? To by coś było, Kasia, potwierdź nam na czacie. Ale Konrad ma takiego ogromnego pecha, prawda? Bo już w pierwszej rundzie tak był blisko gry, bo przecież wydawało się, że może on zagra chyba w Głogowie, znaczy w Głogowie miał szansę zagrać, bo Miłosz Mleczko dopiero co wrócił po kontuzji i też znowu nikt na niego nie postawił. Może szkoda, bo może jednak w końcu jemu się należy zagranie w takiej w pierwszej lidze. Byłoby na pewno dla niego spełnienie marzeń. No ale wydaje nam się, że jednak Jakub Wrombel będzie grał. Znaczy, myślę, że to też zdecyduje Andrzej Woźniak. Tak? Wydaje mi się, że gdyby Andrzej Woźniak widział, że to jednak Konrad jest w lepszej formie, no przede wszystkim w rytmie jakimś tam, jakimkolwiek w treningu, bez żadnych przeszkód, bez żadnych problemów zdrowotnych, to by jednak zagrał Konrad Reszka. No ale być może jakby umiejętności czy jakość bramkarska stoi po stronie Jakuba Wrombla. I on zagra przeciwko Koronie Kielce. No i chyba tak będzie. Przechodzimy dalej do defensywy. Prawa strona. No, w Turcji grał tam głównie Łukasz Kosakiewicz, 164 minuty. Na zmiany wchodził młody Dawid Owczarek.
I chyba w ostatnim sparingu trochę go zastąpił na prawej obronie Patryk Stępiński, Kosakiewicza, ale mi to by się marzyło, żebyśmy zagrali ze Stępiński na prawej stronie i na lewej stronie z obrońcą, takim jak Filip Becht, ewentualnie już jest jakiś następca, Kacper Gach, zdaje się. Ale chyba to też jakby Łukasz Kosakiewicz ma jednak pewny plac, Adamie. Wydaje się, że tak. Aczkolwiek Łukasz musi uważać wraz z Michalskim. Są w tej chwili zagrożeni pauzą za kartki, ale wydaje mi się, że tutaj no, przynajmniej w tym pierwszym meczu Łukasz raczej może być spokojny. Ja już wam mogę zdradzić, ci, którzy nie słuchali wczoraj, być może z różnych względów rozmów totalnie swobodnych, była rozmowa z Bartłomiejem Koniecznym, menadżerem Kacpra Gacha. Niestety Kacper na mecz w dzisiejszej 18 się nie znalazł, więc ci, którzy w konkursie obstawili go na lewej obronie, niestety mogą się ugryźć w język. No. To trochę podziwiam takie osoby, które skoro Kacper Gach jest zawodnikiem Widzewa, nie wiem, niecałe dwa dni i już go wstawiają do jedenastki, to tak dosyć odważnie. No ale chyba nie mamy wątpliwości. Łukasz Kosakiewicz teraz stoperzy. No, Daniel Tanżyna 225 minut w Turcji, Krystian Nowak 162 minuty. No wiemy, że nie ma Grudniewskiego, tak? Także mogła być alternatywa dla któregoś z tych zawodników. Wydaje się, że oni będą grać jako stoperzy, aczkolwiek chciałbym tylko tak przypomnieć, że nasz nowy zawodnik, Brazylijczyk Kajki, różnie mówią, rozegrał 225 minut, czyli też jeden z najczęściej grających piłkarzy. I on był próbowany głównie jako pomocnik defensywny, ale też w którymś sparingu wyszedł jako stoper i chyba zagrał pełne 90 minut. Także to też jest jakiś tam sygnał, że chyba bardziej Krystian Nowak może czuć się mniej pewny niż Daniel Tanżyna. Wydaje mi się, że tak, natomiast z tego co mi wiadomo, to nie wiem, być może uda to się zrobić jeszcze dzisiaj, może to się udało zrobić wczoraj późnym wieczorem, ale najprawdopodobniej z moich informacji wynika, że Kajka jeszcze nie był potwierdzony do rozgrywek, więc jeżeli to prawda, no to nie może jeszcze wystąpić w dzisiejszym meczu. No tak, to rozwiązuje wtedy dylemat, czy ewentualnie jakieś wątpliwości i stoperami będą Nowak i Tanżyna. Lewa strona to Patryk Stępiński lub Filip Becht na tę chwilę, tak? No, prawonożny Patryk Stępiński na lewej stronie, ale Patryk rozegrał w Turcji 177 minut, Filip 115. Ale Patryk chyba to był jeden z takich, wydaje mi się, najbardziej wygranych w ogóle tego okresu przygotowawczego, bo jak w trakcie ligi było do niego dużo, dużo, dużo pretensji, spadało na niego dużo krytyki, zasłużonej raczej, to wydaje się, że jakby opinie o nim z tego okresu przygotowawczego i ze sparingu były raczej tylko pozytywne. Zgadza się, więc wydaje się, że tutaj Patryk powinien zagrać na tej lewej obronie, no ale no jeszcze jest Filip Becht, nie wiadomo co tam z tą nogą, czy ona już jest, że tak powiem, zaleczona i może być brany pod uwagę w dzisiejszym meczu, ale wydaje mi się, że jednak Patryk powinien wyjść od pierwszej minuty. No dobrze nam idzie to omawianie. Druga linia, zacznijmy może od skrzydłowych, bo tutaj są największe znaki zapytania, przynajmniej jeżeli popatrzeć na statystyki, to zarówno prawe i lewe skrzydło, piłkarze tam wystawiani grali porówno, idealnie porówno, Dominik Kun i Mateusz Michalski po 135 minut grali sobie w każdym sparingu po połowie, podobnie jak Piotr Samiestalar i Michael Amyot, też identycznie wszyscy grali po 45 minut w tych sparingach. No i co? No i nie wiadomo, tak? Jakby też tutaj jeszcze dzisiaj rano przed audycją na Twitterze padło, że ktoś by zobaczył, wolał Dominika Kuna niż Mateusza Michalskiego i odpisałem, że
Skłaniam się też do tego pomysłu, a to też chyba dlatego, że Mateusz Michalski jesienią no nie zrobił nic ponad, no nic nie zrobił właściwie, żadnego, tak, bez gola, bez asysty z tego, co pamiętam. Narzekania są na niego duże, że ma problemy z dośrodkowaniem dalej niż na pierwszego obrońcę rywala, a jak tak mam w pamięci Dominika Kuna, to jednak potrafił szarpnąć, potrafił zrobić jakiś rajd. Nie mówię, że jakoś był dużo bardziej pożyteczny niż Mateusz Michalski, ale jednak tu bym, oczywiście nie znając sytuacji w kadrze, na treningu, postawił na Dominika Kuna. Też mi się wydaje, że tutaj Dominik no, prezentował się troszkę lepiej w tym obozie w Turcji od Mateusza. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to Mateusz jednak wyszedł. Jeden. Przepraszam, gdyby to Dominik wyszedł od pierwszej minuty. Mhm. A drugie skrzydło? Jeżeli chodzi o drugie skrzydło, to ja bym jednak chętnie zobaczył Piotra Santatalara. Tylko trzeba pamiętać, że gdzieś też trzeba umieścić tego młodzieżowca i tutaj myślę, że może być dylemat pomiędzy Michaelem Ameją i Piotrem Santatalarem, bo z całym szacunkiem, chociaż ja bym bardzo tego chciał, żeby na jednym ze skrzydeł zagrał Przemek Kit, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby Przemek wyszedł od pierwszej minuty. No ale może trener Dominat dzisiaj zaskoczy, kto wie. No tak, ale to obaj są młodzieżowcami, prawda? Czy nie? Czy i sam jest Talar i Ameją, czy ja się mylę? Tak. Tak, no. Obaj są młodzieżowcami. No, także to jakby no, ten problem z młodzieżowcami byłby rozwiązany. No i środek boiska, Adam, bo tutaj to, okej, okay, zakładając, że nie ma Bratuliczka Kajkę, tak, skoro jeszcze nie został potwierdzony, to tak patrzę i tak, Bartek Poczobut, trzy połówki zagrał, 135 minut, Mateusz Morzeń, ciut więcej, 147 minut, czyli akurat dwie połówki i 60 minut i 57 minut w meczu. No a Patryk Mucha tak w jednym 33, w drugim 82, w trzecim 45, wychodzi razem 160 minut. Z liczb wynikałoby, że raczej może i Mucha. Trochę bym też szedł w tym kierunku, pamiętając, że jednak Patryk Mucha to człowiek trenera Dobiego i tą jesień akurat miał taką dosyć udaną. Nie chcę oczywiście mówić, że ten trener woli wystawić słabszego zawodnika niż lepszego, ale myślę, że gdzieś tam taki mały zawsze to jest plusik przy nazwisku, jeżeli zakładając, że przy jakiejś analizie mówią, że no nie, no grają równo, równo popełniają błędy, równo robią pozytywne rzeczy na boisku, no to jednak wtedy myślę, że wyszedłby Patryk Mucha. Ja się skłaniam ku dwójce Możdżeń Mucha i wydaje mi się, że taki środek dzisiaj od pierwszej minuty w sercu Łodzi zobaczymy. Adam, chciałem, żeby się ze mną trochę pokłócił, a nie mi przytakiwał. Przyjdzie taki moment, mogę się z tobą założyć, że przyjdzie taki moment. No dobra, ale to jest ustalania... dużo nam nie zostało, bo tylko atak nam został. No i tu podejrzewam, że będziemy... Dobra. Że będziemy mieli odmienne zdania. Ja bym chciał zobaczyć, chociaż chyba to są najmniejsze szanse, atak Tomczyk Kita, ale to dlatego, że Przemek Kita grał mało w tej Turcji, jednak w pierwszym sparingu w ogóle chyba, potem 16 minut i 45 minut razem uzbierał godzinę, a to jednak poza Pawłem Tomczykiem, który wydaje się poza konkurencją, to Karol Czubak rozegrał 153 minuty w tych sparingach. No tak, oczywiście z tyłu jeszcze jest Merwy Fundambu, który jeżeli Brazylijczyk Kajke nie będzie potwierdzony, to jakby w związku z limitami obcokrajowców spoza Unii Europejskiej mógłby spokojnie grać. No i pewnie Marcin Rowek, o którym ty chcesz coś tutaj podyskutować ze mną. Tak, ja jestem jakby zwolennikiem tego, że no przykro mi, ale moim zdaniem Marcin dzisiaj nie powinien absolutnie wyjść w pierwszym składzie, ponieważ no byłoby to troszkę, powiedzmy sobie szczerze, byłoby to troszkę nie fair wobec innych zawodników, którzy przepracowali w pełni ten drugi okres przygotowawczy. Marcin nie zagrał w ani jednym sparingu w Turcji.
zdecydowanie na czoło wysuwa się tutaj Paweł Tomczyk i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby go dzisiaj od pierwszej minuty nie było. Natomiast co do drugiej osoby w ataku, to ja bym chętnie zobaczył Karola Czubaka, ale czy tak będzie, no to ciężko też powiedzieć, bo wydaje mi się, że dla Merwila Fundambu to nie jest absolutnie ta pozycja. Wiem, że on był często ustawiany też za plecami naszego napastnika, ale wydaje mi się, że Merweja to jednak powinniśmy gdzieś tam szukać bardziej w okolicy środka pola i apeluję jeszcze raz przed startem tego sezonu, dajmy Marwejowi pograć na jego pozycji, w której się czuje najlepiej, a jestem przekonany, że będziemy mieli z niego dużo pożytku i dużo pociechy jako kibice. Mhm. Czyli to Przemka Kita też widzisz bardziej jako takiego wchodzącego, tak? Żeby w trudnym momencie może, że wejdzie i pamiętamy, bo jakby pamiętamy ten rok, bo tak naprawdę Przemek Kita to nie grał chyba od listopada, tak? Bo od listopada 2019 roku nie grał w meczu o punkty, jeżeli się nie mylę, no bo ostatni mecz rozegrał w rundzie jesiennej sezonu 2019-2020, zgadza się. Ostatni mecz zagrał 30 listopada dokładnie z błękitnymi Stargard, czyli to tak naprawdę no, roki i 4 miesiące nie zagrał w meczu o punkty, także też wydaje mi się, że chociaż ja no, bardzo chciałbym, żeby on zagrał, jeżeli jest w pełni sił i w pełni zdrowia i ma siły na te przynajmniej 60 minut, to chciałbym, żeby zagrał on. Ale być może to też jest rozwiązanie, że będzie Karol Czubak i Paweł Tomczyk i to na ostatnie, zwłaszcza, że Paweł Tomczyk wschodził po tak 65-70 minutach, to być może wtedy za niego mógłby wejść Przemek Kita. Tak. Ja myślę, że Przemek dzisiaj dostanie jakieś 20-15 minut. Bardzo na to liczę. Będę trzymał za to kciuki. Ten środek pola. Ja bardzo, bardzo jestem jednak kibicem Marwaya Fundambu i to nawet wczoraj jeden z słuchaczy, oczywiście pół żartem, pół serio, pozdrawiam Krzyśka, mówił, że to jest prawie mój ulubieniec. No gdzieś tam trzymam kciuki za tego chłopaka, ale błagam, obudźmy się i zacznijmy go wstawiać na innej pozycji niż jakiś podwieszony napastnik bądź ofensywny pomocnik. Postawmy go wreszcie tam, gdzie on się czuje najlepiej, tam, gdzie jest jego miejsce, bo o tym nawet mówił trener Dariusz Banasik jeszcze w Radomiaku, że on jednak na tej pozycji no nie za bardzo się sprawdzał, nie czuł się zbyt dobrze. I tego bym się tutaj trzymał jak najbardziej. Tu Krzysiek Galik pisze, że Czubak jest jeszcze halo. No i tak, to jest to, co ja mówiłem, Karol Czubak i Paweł Tomczyk, taką parę bym dzisiaj chętnie zobaczył. Także zapraszam Was w ogóle do brania udziału w konkursie. Ja bym wrzuciłem tą jedenastkę i tę jedenastkę, która wyszła bardziej z minut spędzonych w Turcji, także możecie sobie z nią dyskutować, nie zgadzać się, zgadzać. Każdy niech ma swoją opinię. No z drugiej strony też jakby ta kadra nie jest aż taka długa, żeby dużo tych zmian mogło być, tak? Jest kilku pewniaków i myślę, że no jakby przynajmniej 6-7 nazwisk jest rzeczywiście takich pewnych. Zobaczymy, co trener Dobi wymyśli. Pamiętajmy, że on potrafi czasem tak mocno zamieszać, chyba w derbach Łodzi, prawda? Po wcześniejszym meczu porażce wydaje się w Głogowie, w derbach Łodzi chyba zrobił 5 czy 6 zmian. 7. Dokładnie 7 nawet, no. Także jest ma pole do popisu i potrafi no ciekawe, czy nas zaskoczy. Właściwie nie, czy najbardziej bym mnie zaskoczył, gdyby zagrał Konat Reszka, to chyba mnie największe zaskoczenie, no ale z drugiej strony czy ryzyko, no ważne jest to, że Konat jest cały czas w grze, cały czas bez w treningu, cały czas bez żadnych urazów, bez kontuzji, no tak naprawdę
Jakub Wrąbel nie zagrał więcej od niego, tak? Mało tego, no nie trenował, zmagał się z jakimś lekkim urazem. Czemu nie? Czemu nie? No. Ja bym chciał się jeszcze ciebie, Andrzej, zapytać, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać. Czy uważasz, że włodarze podjęli dobrą decyzję, wypożyczając do Sandecji Roberta Prokownika? No właśnie też przeglądając te sparingi, tak, robiąc sobie statystyki, wyliczając, w każdym meczu właściwie Robert Prochownik grał, tak? I rozumiem, że to jeszcze nie było takiego pomysłu, żeby go wypożyczać, co jakby też trochę jest dziwne, zaskakujące tak naprawdę, bo no to tak z dnia na dzień została podjęta decyzja, tak? Tutaj go gramy, jest w sparingu, próbujemy go i tak dalej, wracamy i za chwilę go wypożyczamy. Tak to trochę wyglądało, że może weszły tutaj te kwestie oszczędnościowe. Wzięliśmy Kacpra Gacha, no i w ten sposób rozumiem, że trochę zeszliśmy z zarobków Roberta Prochownika, bo podejrzewam, że Sandecja jednak przejęła przynajmniej większą część tej pensji Roberta Prochownika, a podobno wcale nie są to małe zarobki, jak na tak młodego chłopaka. Także no może to był tego typu pomysł. Już przecież wzięliśmy 5 zawodników w tej przerwie zimowej, a to zwykle jest tak, że jednak ta przerwa zimowa to służy nie jakiejś tam wielkiej rewolucji w składzie, tylko bardziej bym powiedział takim zmianą może jedno, dwóch zawodników, a tutaj już jest chyba 5, tak? Bo jest Wrąbel, jest Tomczyk, Gach, to tam jeszcze pomagają mi Adam. Kajkę, tak. Jeszcze jest ten jeden zawodnik, już zaglądamy. No sam jest Star oczywiście, tak? No, tak sam jest Star. 5 zawodników. A tak naprawdę odeszło ilu? Też 5. Odeszło, że znaczy nie liczymy Sebastiana Rudola, tak? Bo też wciąż jest piłkarzem Widzewa. Wojciech Pawłowski w rezerwach, to tak jest. Mąka, Ojama, Pawłowski, Pięczek, Prochownik i Rudol, tak? To tych piłkarzy jakby w kadrze nie ma. Nie wiem, znaczy... Właśnie, słuchaj, dziwi mnie w ogóle sytuacja z Sebastianem Rudolem, bo najpierw odsuwamy chłopaka, przesuwamy go do rezerw, nie jedzie z nami na zgrupowanie, my z tego zgrupowania wracamy i Sebastian ponownie zaczyna treningi z pierwszą drużyną. No trochę takie dziwne, bym powiedział. No może też, wiesz, rehabilitacja Grudniewskiego się przedłuża, tak? No, głosów nie brakowało. Sebastian Rudol jakby został wysyłany na listę transferową, jak rozumiem, głównie z tych jakby, znaczy tylko chyba wyłącznie z kwestii sportowych, bo jeżeli, jak wiemy, z Wojtkiem Pawłowskim było różnie, tak? Tam się przewijają jednak sprawy też trochę wychowawcze, że coś tam nie zagrało na linii trener Wojtek Pawłowski, a tutaj w przypadku Sebastiana Rudola to była decyzja taka sportowa. No ale lepiej chyba wziąć go do treningu z pierwszej drużyną, niż ma, nie wiem, siedzieć w domu, ćwiczyć indywidualnie, czy trenować z rezerwami, skoro na razie no, nie ma na niego chętnego, a podejrzewam, że Sebastian Rudol przychodził tutaj do drużyny no, jako piłkarz z przeszłością ekstraklasową, też nie zarabia mało, tak? No to już by było chyba, ocierałoby się o niegospodarność, jeżeli my mielibyśmy piłkarza, który zarabia kilkanaście tysięcy pewnie, to co najmniej, a po prostu nic nie robi, tak? No, nie wiem, no, się trenuje tam, pewnie coś wykonuje, jakieś tam ćwiczenia i tak dalej, bo pewnie sam chce być w treningu i z myślą o tym, że no być może jakiś inny klub go będzie chciał. Także no myślę, że jeżeli taka jest sytuacja, nikt nie ma chętnego tak dokładnie na niego, no bo jak podejrzewam, Sebastian Rudol też się ceni, tak? Jest to tak naprawdę no dosyć proste, jeżeli nie wiem, tam gdzieś się przewija Sokół Ostróda, no to Sokół Ostróda nie jest na pewno w stanie zapewnić Sebastianowi Rudolowi kilkunastu tysięcy złotych. Ja na jego miejscu, jeżeli miałbym iść do na przykład do Sokoła Ostróda i zarabiać, nie wiem, 5 tysięcy, a mam, rzucam oczywiście 15 Widzewie, to bym jednak wolał te 3 miesiące, tak, do końca sobie trenować i no,
myślę, że takich ludzi jest po prostu więcej. No, on robi według niego wszystko, co należy, trenuje, tak, jest gotowy. Jeżeli trener mówi, to zrobi, zagra na dwa taku, jeżeli będzie trener kazał. Także trudno się też tutaj do niego trochę czepiać. Tak? No, nie ma na niego chętnego, ktoś z nim podpisał taki kontrakt, no to bardziej pytanie do poprzednich włodarzy, tak? Do poprzedniego zarządu tak naprawdę, kto z nim podpisał tak wysoki kontrakt. Dokładnie, natomiast ja jeszcze póki mamy dosłownie ostatnie 5 minut, to przypomnę, że wiadomo, dzisiaj na czoło wysuwa się mecz naszych piłkarzy, ale również dzisiaj o godzinie 19, więc można powiedzieć prawie, że zakończeniu meczu, bo tam jeszcze zostanie 20 kilka minut, zapraszam Was na profil facebookowy drużyny FC Futbalo 10 Zgierz, bo tam dzisiaj w Zgierzu derby regionu futsalu. Nasi futsaliści dzisiaj też rozgrywają spotkanie ligowe. Ostatnie dwa mecze całkiem przyzwoite. Remis w Pile 6-6, mimo że przegrywaliśmy 0-5. No i w ubiegłą niedzielę wysokie zwycięstwo nad Kamienicą Królewską 7-0. Więc myślę, że też może dzisiaj być w 100% Widzewska Sobota. Zaglądam jeszcze na czat. Adam, tam Tomek pyta, nie wiem, czy nas nie słuchał, co z Robakiem, przegapiłem coś, przecież to pewnie w pierwszej jedenastce. No Tomku, no wiem, że to tak trochę z takim sarkazmem, jak rozumiem, wyczytałem między pierwszym a drugim wersem, ale myślę, że nawet chyba sam Marcin Robak nie chciałby wyjść od początku, bo sądzę, że nie czuje się na siłach. Myślę, że lepiej byłoby wyjść na ostatnie 15 minut i strzelić być może zwycięską bramkę w tym spotkaniu. No pytanie w ogóle, czy już doszedł do siebie, czy wyzdrowiał, nie wiem, trenował, tak Adam, czy patrzyłeś, śledziłeś, trenował normalnie na pełnych obrotach, rozumiem, Marcin Robak, także Powiem szczerze, że gdzieś mi tam umknęło jakiekolwiek informacja na temat Marcina Robaka, czy on już trenuje, czy trenuje na pełnych obrotach, więc tutaj nie jestem jakby w 100% pewny. No wiesz co, ja zaglądam na galerię z ostatniego treningu na stadionie, także Marcin Robak tuż za Pawłem Tomczykiem na zdjęciu, także myślę, że do kadry meczowej powinien się załapać. Fajnie to brzmi, nie? Powinien się załapać. Jakby no, wydaje mi się, że no, bylibyśmy bardzo zdziwieni, że by wszedł w podstawowym składzie. Słówko jeszcze o karnetach, bo zostało 707 karnetów. Wyjąłeś mi to z ust, bo chciałem się ciebie zapytać właśnie, jak ty się na to zapatrujesz, bo obserwowałem twój wpis na Twitterze odnośnie tego, że lista rezerwowa bardzo się jakby nie popisała, jeżeli chodzi o karnety w tej rundzie. No tak, zresztą zaskoczony byłem, nie to, że jakby, no byłem zaskoczony, bo jeżeli tam się przewijało około 1000 osób na liście rezerwowych, rozumiem, że tam przez te, od zeszłego roku, rok temu, rozumiem, że przy okazji karnetów zimowych rok temu i letnich przed tym sezonem coś tam w tej listy rezerwowej zeszło i dostali karnety, no to jednak liczyłem, że tych tam, nie wiem, 600-800 osób jeszcze chętnych będzie, a z tej listy rezerwowej to tam zeszło chyba z 50 karnetów, no ale zostało 1300 coś i już połowy nie ma. Także myślę, że mimo wszystko, znaczy nie chciałbym podpowiadać może redaktorowi Kuczmerze, bo oczywiście on zaraz popełni jakiś tekst, że kibice odchodzą z Widzewa, bo być może wszystkie karnety się nie sprzedadzą, ale myślę, że jeżeli jesteśmy blisko już liczby 16 tysięcy i myślę, że to będzie, a już na pewno pomógłby dzisiaj dobry mecz, to myślę, że tych karnetów nie byłoby do niedzieli, a co najwyżej do poniedziałku. Jestem zaskoczony. To złe słowo, tak? Jestem zbudowany, że znowu, że zawsze Widzew może liczyć na kibiców i za każdym razem to potwierdzają. No i życzę, żeby w końcu piłkarze, trenerzy i działacze dorównali pod tym względem kibicom. No i tyle z mojej strony chyba. Też chciałem was, słuchacze, tak trochę przeprosić za to, że słyszeliście naszą taką trochę kuluarową rozmowę, jak rozumiem, bo widzę po wpisach na czacie, że słychać było i Maćka, i mnie pewnie, także przepraszamy, to takie trochę kibicowskie żarty, także
jeżeli chodzi o Marcina Głowackiego, to on sam złożył rezygnację, nie przykładałem do tego ręki, ale to jakby są sprawy jakieś tam wewnętrzne, klubowe i najważniejsze jest dzisiaj mecz i to, żeby wygrać z Koroną Kielce, rozpocząć tą wiosnę udanie, odrabiać straty, te dwa mecze zaległe wygrać i być tam gdzieś już coraz bliżej strefy barażowej. Także za to trzymamy kciuki. Zapraszamy na trybunę prasową, tak? Rozumiem, że jest dzisiaj trybuna prasowa o 10, czyli już za chwilę. Tak, za chwilę jest trybuna prasowa, na którą niezwykle serdecznie i ciepło zapraszamy. Aż się prawie zasapałem, także dziękuję. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami w Dzień Dobry Widzewie. Zapraszamy Was do naszych programów, do relacji, do rozgrzewki przed, dogrywki po. Także dzisiaj się będzie dużo działo w Radiu Widzew. Pamiętajcie, że do rozpoczęcia meczu możecie wysyłać swoje typy pierwszej jedenastki. Do godziny 16, tak? A, do 16, do godziny 16. Coś mi minęło chyba na WhatsAppie. Czyli do godziny 16 możecie wysyłać swoje typy pierwszej jedenastki. Macie na czacie tak delikatną podpowiedź. Dużo o tym rozmawialiśmy dzisiaj w programie. I już zapraszamy na spotkanie z Maćkiem Wojciechowskim. Żegnam się z Wami, Andrzej Klęba. I Adam Sadowiak. Trzymajcie się. Cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC Sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.